Luis, jak twoje pierwsze wrażenia z pobytu w Lechii? Nie, wszystko dobrze, wszystko top. Fajny dni teraz miałem. Miałem parę testów. No i się cieszę, że wszystko ok i możemy teraz startować. Co cię przekonało tak naprawdę do przenosin do Lechii? Tak. Jak tutaj trafiłeś? Ja mam rodzinę tutaj, koło Gdańsk. No i tata mój, jak mały był, dużo fanem z Lechii. Jak mały był, to no, na stadion poszedł i no, kibicował. I no, dla mnie tak tylko było Lechia, też jak mały byłem. Opowiedz nam trochę więcej o sobie. Urodziłeś się w Niemczech. Tak. Jak to się stało, że zacząłeś grać w piłkę? Nie pamiętasz te swoje pierwsze kroki, czy ktoś cię właśnie namawiał do tego? Jak to było w twoim przypadku? No, chyba trochę mój tata mi pokazał tam tą stronę piłkę. Byliśmy razem grać, jak młody byłem. No, mogę mówić, no chyba przez tatę tak trochę startowałem i... Luis, co chciałbyś osiągnąć jako zawodnik w Lechii? Jaki jest twój cel? Lechia to duży klub, ma dużą tradycję też. No i mój cel na pewno jest, żeby no, się znowu dostać tam do góry. Żeby walczyć tutaj z drużyną i no, pokazać, co potrafię. Grasz na lewej obronie. Czy jest ktoś, na kim się wzorujesz? Kto jest dla ciebie znacznikiem takiego najwyższego poziomu, jeśli chodzi o tę pozycję? Nie no, miałem możliwość zatrenować z David Alaba, jak tam byłem w Bayernu. I no, poszłem też na mecze, jak grali w stadionie. No to poszłem i patrzyłem zawsze, jakie ruchy ma, jak piłkę podaje. No, można mówić, że Alaba.